Dzień dobry, przyjaciele. Mamy dziś ważne pytanie, które zadaje wielu chrześcijan. Czy nowotestamentowi chrześcijanie powinni oddawać dziesięcinę? Może na początku wyjaśnię, czym jest dziesięcina. Oddawanie dziesiątej części było starotestamentową praktyką w czasach Mojżesza i w tamtym momencie wiązało się ze wspieraniem Lewitów w wykonywanej przez nich pracy, czyli rozpowszechnianiu prawdy. Niektórzy zastanawiają się jednak, jak ta kwestia wygląda w Nowym Testamencie. Czy oddawanie dziesiątej części dochodu stanowi Boży plan dla nowotestamentowych chrześcijan? Najczęstszy zarzut, który słyszę, mówi, że dziesięcina stanowi część starotestamentowego przymierza, czyli prawa Mojżeszowego i praw Lewitów. Z całym szacunkiem nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Chcę podkreślić, że po obu stronach tej dyskusji stoją dobrzy chrześcijanie. Dowiemy się jednak, czego Biblia uczy w tej kwestii. To prawda, o czym czytamy w Biblii, że Bóg dał Mojżeszowi wyraźne wskazówki co do tego, że dziesięcina ma być oddawana Lewitom. Mieli ją zebrać i przeznaczyć na wsparcie służby świątynnej kapłanów i Lewitów oraz nauczanie Słowa Bożego w synagogach po osiedleniu się w ziemi obiecanej. Ale jak wyglądało to w czasach Chrystusa? Po pierwsze, musimy zrozumieć, że idea oddawania 10% sięga swoimi korzeniami o wiele wcześniej niż żył Mojżesz, aż do czasów Noego. Kiedy Noe wszedł do arki, wziął ze sobą po parze zwierząt nieczystych. Jednak w przypadku zwierząt czystych wziął 7 par z każdego gatunku. W Księdze Rodzaju 8:20 czytamy, co się stało, kiedy wyszedł z arki. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i ofiarował całopalenia na owym ołtarzu. Wziął po jednej parze z 7, to nie 10%, ale trochę ponad 14%. Ofiarował rzadkie i cenne zwierzęta jako dowód wdzięczności wobec Boga. Potem mamy Abrahama. Nie ma jeszcze Mojżesza ani Lewitów, ale istnieje już prawo. Czytamy, że Lot został uprowadzony przez królów z północy, którzy prowadzili między sobą nieustanną wojnę. Abraham pokonał ich wszystkich, uwolnił Lota i zdobył wiele łupów i bogactw. W drodze powrotnej do Hebronu zatrzymał się w małym miasteczku o nazwie Salem, znanym potem jako Jerozolima, i tam spotkał kapłana o imieniu Melchizedek. Księga Rodzaju 14 mówi: a Melchizedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu i powiedział: błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stwórcę nieba i ziemi. I błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał twoich nieprzyjaciół w twoje ręce i dał mu Abraham dziesięcinę ze wszystkiego. Mamy tutaj pierwsze odniesienie do dziesięciny w czasach Abrahama. A w Nowym Testamencie czytamy: a jeśliście wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym. List do Hebrajczyków mówi natomiast, że Melchizedek jest symbolem Jezusa. Hebrajczyków 5:6. Jak i na innym miejscu mówi: tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Chrystus był wypełnieniem symbolu Melchizedeka. Skoro więc Abraham oddał dziesięcinę Melchizedekowi, czy my mamy dać mniej Jezusowi, który umarł za nasze grzechy? Czynił to nie tylko Abraham, ale także Jakub, który żył przed Mojżeszem i Lewitami. W Księdze Rodzaju czytamy, że po tym, jak Jakub oszukał swojego brata, musiał uciekać. Spędził noc na odludnym miejscu, leżąc na ziemi i jako poduszkę mając kamień. Czytamy: i przyszedł na pewne miejsce i nocował tam, gdyż słońce już zaszło. A wziąwszy jeden kamień z tego miejsca, podłożył pod głowę i spał na tym miejscu. I śniło mu się, że oto drabina stała na ziemi, a jej szczyt sięgał nieba. A oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej. Zatrzymajmy się na chwilę. Jezus powiedział Natanaelowi, że jest wypełnieniem tego symbolu. Jest drabiną, która łączy niebo i ziemię. Jest naszym Zbawicielem, który przekroczył ten most, aby umożliwić nam wejście do Królestwa. Ewangelia Jana 1:51. Wróćmy do historii Jakuba.
Czytamy, że Bóg przemówił do niego ze szczytu drabiny. A oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż uczynię, co ci przyrzekłem. Jakub był bardzo wdzięczny za Boże obietnice i Księga Rodzaju 20:20 mówi: i uczynił Jakub ślub, mówiąc: jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na tej drodze, którą ja idę, i da mi chleb do jedzenia i ubranie na okrycie, i wrócę w pokoju do domu mego ojca, wtedy Pan będzie dla mnie Bogiem, a ten kamień, który postawiłem na znak, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci rzetelnie oddawał dziesięciny. Kolejne odniesienie do dziesięciny. Jakub rozumie tę zasadę. Teraz zajrzyjmy do Malachiasza, ostatniej księgi Starego Testamentu. Malachiasz 3:8. Czy człowiek może oszukiwać Boga, że wy mnie oszukujecie? Wszak mówicie, w czym cię oszukujemy? W dziesięcinach i ofiarach. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby była żywność w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy nie otworzę wam okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać? Bóg obiecuje błogosławić tych, którzy oddają dary i dziesięciny. Zauważcie, że dziesięcina to coś innego niż dary. Nikt nie ma wątpliwości, że w Nowym Testamencie chrześcijanie przynosili dary. Ale Bóg mówi, że go oszukujemy, jeśli nie oddajemy dziesięciny, która została ustanowiona, aby wspierać służbę międzynarodowej ewangelizacji. Dary stanowią jedynie dodatek, który może być przeznaczony na jakikolwiek inny cel. Bóg wyraźnie określa, że dziesięcina z naszego dochodu nie oznacza to 10% ze wszystkiego, co masz w swoim domu, ale 10% z wynagrodzenia powinna być przeznaczona dla Pana. Ma być wykorzystana na rozpowszechnianie Ewangelii i wsparcie chrześcijańskiej służby. Tak przy okazji John Rockefeller Senior, który przez jakiś czas był najbogatszym człowiekiem na ziemi, powiedział: nie byłbym w stanie oddać dziesięciny z mojego pierwszego miliona dolarów, gdybym nie oddał jej z 1,5 dolara tygodniowo. Tyle zarabiał, kiedy zaczął pracować. Ale nie tylko on. Możemy przeczytać, że miliarder i założyciel Hobby Lobby, David Green, oddaje dziesięciny. Podobnie pułkownik Sanders KFC, Marvin Ellison, dyrektor generalny JCPenney. Mógłbym przedstawić całą listę milionerów, którzy uwierzyli, że Bóg otworzy okna niebieskie i będzie nam błogosławił, jeśli Mu zaufamy i pozostaniemy Mu wierni. Spójrzmy, czego nauczał Jezus w Nowym Testamencie. Słyszałem wielu ludzi, nawet pastorów, mówiących: Jezus nigdy nie nakazał oddawania dziesięciny. Całkowita nieprawda. Oto kilka wersetów, które pokazują, że jest inaczej. Mateusz 23:23. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z zanyżu i z kminu. Mieli te zioła w swoich ogrodach i byli bardzo skrupulatni w oddawaniu 1/10 z nich. A pomijacie ważniejsze rzeczy w prawie, sąd i miłosierdzie i wiarę. Niektórzy twierdzą, że Jezus uznał oddawanie dziesięciny za zbędne, a to nieprawda. On powiedział: te rzeczy mieliście czynić, sąd, miłosierdzie i wiarę, a tamtych nie zaniedbywać. Nie zaniedbujcie dziesięciny, ale upewnijcie się, że priorytetem jest sąd, miłosierdzie i wiara. Trochę inaczej słowa Jezusa brzmią u Łukasza 11:42. Ale biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i z ruty i z każdego ziela, lecz pomijacie sąd i miłość Bożą. To trzeba czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Obaj autorzy Ewangelii uznali za słuszne dodać słowa: nie zapominaj o wierności w oddawaniu dziesięciny, ale pamiętaj, co jest priorytetem. Jezus nigdy nie pozbył się dziesięciny. Być może stwierdzicie: skoro dziesięcina należała do systemu ustanowionego przez Boga w Starym Testamencie jeszcze przed Mojżeszem i miała na celu wspieranie kapłanów i lewitów w ich służbie, a w Nowym Testamencie nie została zastąpiona niczym innym, oznacza to, że nadal obowiązuje. Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma stwierdzenia: od tego momentu oddawanie dziesięciny nie jest konieczne. To bardzo niebezpieczne założenie, ponieważ Biblia mówi, że dziesięcina jest dla Boga święta. Małżeństwo jest święte, Biblia jest święta, dziesięcina jest święta. Kwestionowanie tego jest bardzo niebezpieczne.
Dzieje apostolskie 5 opisują historię Ananiasza i Safiry, którzy obiecali oddać Bogu pewną sumę, a potem postanowili zatrzymać jej część dla siebie. Piotr zganił ich, zgrzeszyliście przeciwko Duchowi Świętemu i oboje padli martwi. Oszukiwanie Boga to poważna sprawa. Niektórzy zastanawiają się, co miał na myśli Paweł, kiedy w 2 Koryntian 9:7 napisał: każdy jak postanowił w swoim sercu, tak niech uczyni, nie ze smutku ani z przymusu, gdyż ochotnego dawcy Bóg miłuje. Bóg pragnie, żebyśmy dawali z radością. Ktoś może powiedzieć, skoro oddawanie dziesięciny to przymus, nie mogę robić tego z radością, a w takim razie nie powinienem tego robić. Słowa apostoła dotyczyły bezpośrednio darów, nie dziesięcin. Darów, które przynoszono do uczniów i wierzących w Jerozolimie. Jest to poselstwo do Koryntian, a w tamtym czasie w mieście panował głód. Paweł mówi, dawajcie z radością, nie z przymusu, zgodnie ze swoim postanowieniem. Ponieważ w Starym Testamencie oddawano nie tylko dobrowolne dary. W czasie budowy przybytku Mojżesz ogłosił, że każdy, kto chce przynieść dar, może to zrobić. Ludzie przynosili tak wiele, że w końcu było za dużo. Kiedy Dawid budował świątynię, poprosił o dobrowolne datki i ludzie je składali, sami decydując, ile przyniosą. Nie zostało to określone. Paweł mówi tutaj o niesprecyzowanych darach. To coś zupełnie innego niż dziesięcina. Dziesięcina to zobowiązanie, które powinien wykonywać każdy chrześcijanin, aby wspierać ogólnoświatowe głoszenie Ewangelii, służbę pastorską, chrześcijańską edukację i Boże dzieło. Oszukiwanie Boga to poważna sprawa. Nowotestamentowy standard dawania nie jest niższy niż ten w Starym Testamencie. Jest wręcz wyższy. Nie może być mniej dla Jezusa niż dla Mojżesza. Musi być więcej. Dla nowotestamentowego chrześcijanina dziesięcina to punkt wyjścia. Oto kilka przykładów. Po tym, jak Bóg zesłał swojego ducha w Dziejach Apostolskich 2, czytamy. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli zgodni i mieli wspólne wszystkie rzeczy. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. W wielu kościołach słyszałem, jak ludzie mówili, chwała Panu, nie musimy już oddawać dziesięciny. A potem przechodziła obok nich taca, na którą rzucali jednego dolara, czasami 10, uważając, że spełnili swój obowiązek jako ofiarni chrześcijanie. Chyba nie czytali Nowego Testamentu. W tamtym czasie ludzie sprzedawali wszystko, co mieli, a zysk przeznaczali na głoszenie Ewangelii. Kolejny przykład. Dzieje apostolskie 4:32. A u tej mnogości wierzących było jedno serce i dusza. I nikt nie nazywał swoim własnego mienia, ale mieli wszystkie rzeczy wspólne. A apostołowie składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa z wielką mocą. Ponieważ byli bardzo hojni, Ewangelia rozprzestrzeniała się na świat. A wielka łaska była nad nimi wszystkimi, bo nie było między nimi nikogo cierpiącego niedostatek, gdyż ci, którzy posiadali ziemię lub domy, sprzedając je, przynosili pieniądze ze sprzedaży i kładli przed nogi apostołów i rozdawano to każdemu, ile komu było potrzeba. Widzimy, że apostołowie głosili Ewangelię, a ludzie sprzedawali ziemię i domy, żeby wspierać jej rozpowszechnianie. Byłbym więc bardzo ostrożny w twierdzeniach, że nowotestamentowi chrześcijanie mają oddawać mniej i mieć mniej zobowiązań niż w Starym Testamencie. Biblia mówi inaczej. Jeśli podobało się Wam to wideo, zasubskrybujcie i kliknijcie lubię to. Niech Bóg Was błogosławi.